wszystkich, ponieważ zamienienie polityczne w Białorusi jest uznawane jako... Ale mówimy, że potrzebujemy konkretnej koalicji i strategii, a nie tak, że jest akcja i mamy reakcję. Tak mamy już od prawie 27 lat. Akcja, reakcja, akcja, reakcja. Łukaszenka bierze zakładników, później sprzedaje Zachodowi, otrzymuje finansowanie i później znowu w kółko. Andrzej Poczobut, jak na tym plakacie polski dziennikarz, obywatel Białorusi, siedzi po 10 latach znowu w więzieniu. Tutaj mamy wnuków, dzieciaki trzymają plakat swojej babci, która również jest Polką i siedzi w więzieniu. Tylko za to, że jest Polką. Porwanie samolotu polskiego z ponad 100 obywatelami Białorusi. No, naprawdę obawiamy się za życie Stepana Pociły i liderów, bo mogą ich tutaj porwać, mogą przynieść nowiczok, mogą podłożyć wybuchówkę do samochodu. Także robimy co możemy, ale też nie czujemy się do końca bezpieczni nawet w Unii Europejskiej. Mówię, potrzebujemy koalicji Unii Europejskiej, włącznie z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. I Zachód już wreszcie musi zrozumieć po prawie 27 latach, że tylko demokratyczna Białoruś jest przewidywalnym partnerem. I że trzeba wspierać dążenie białoruskiego narodu do demokratycznej Białorusi. I na innej drogi już nie ma, naprawdę. Nie swobody, to biory. Mur chutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pochowają cwiet stary. Narod Ukrainy wyszła, wreszta ta wygrywa. Mocny gruba ta stoma wokół, a ty się duży duż. My Białorusy, my gwiramy dzień, uciec.